Cześć, moi drodzy, jak się macie? Słuchajcie, nami jest już gotowa na sezon, jest już gotowa do jazdy, do ostrej jazdy. Już ten sezon nadchodzi wielkimi krokami, już niebawem będziemy śmigali. Zobaczcie, jaki fajny oświeżony look, logo, trzech żmij, tak jak tutaj w sumie nami żmija. I mamy też z przodu przyklejone. Co jeszcze z modyfikacji, jakie tutaj ostatnio dokonałem? Zdjęcie tych lampek. Zdjęcie tych lampek i czekamy na nowe lampki. Nowe lampki będziemy instalowali zarówno tu, jak i tam. No i jeszcze nie wymyśliłem tego do końca, jak to będzie, ale już zamówiłem. No zobaczymy, jak przyjdzie, to będziemy decydowali. Co do tematu dzisiejszego filmu. Moi drodzy, tu jest łożysko i to łożysko jest zasmarowane. Wiadomo, łożysko musi mieć smar, żeby dobrze pracowało. Natomiast u mnie wystąpił taki problem, że to łożysko się zatarło, zasło. A zasło przez to, że właśnie stała w ten sposób. I teraz puszczę Wam kilkanaście takich krótkich filmików nagranych przez Presto Service, jak on to zrobił, jak on to wykonał, czego użył do zrobienia tego. To nie są jakieś super szczegółowe filmiki, wybaczcie. Presto to robił i przy okazji to nagrywał. Przy okazji zdarzyło mu się, że nagrał to w pionie, dlatego też dzisiejszy film jest w pionie. Nie chciałem zmieniać po prostu formatu, bo inaczej jakość by się zupełnie rozjechała. Dlatego jest jak jest, ale najważniejsze jest to, że teraz już jest super. Po tych krótkich odcinkach filmowych w czasie, kiedy było to wymieniane, zobaczycie takie ostateczne podsumowanie. To ostateczne podsumowanie nagrałem w listopadzie, dlatego że wtedy to zrobiłem. Natomiast teraz tak naprawdę zebrałem się do nagrania tego, dlatego że Presto podesłał mi te materiały filmowe i chciałem je dołączyć, żebyście wiedzieli, jak to ewentualnie, jak do tego podejść w przypadku, gdybyście chcieli sami to zrobić. A jeżeli chcecie jednak, żeby zrobił to dla Was serwis, no to w Kielcach Presto Sport ogarnie to Wam bez problemu, a poza Kielcami, no to już musicie sami na własną rękę szukać. Dlatego, że nie wiem, kto wam to ewentualnie może tak fajnie ogarnąć. No. No to jedziemy teraz z tym filmem. Krótki film, ale problem duży. Jest absolutnie coś pięknego. Kierownica chodzi tak płynnie. Ojej, ojej, ojej. No jak nowiutka, nie? Nawet chyba lepiej niż nowa. Bo ta nowa, pamiętajcie, że tak jak na przykład u kolegi, nowa stała w magazynie za długo i od samego początku już miał ten przeskok. Dochodził do mniej więcej połowy i był tak, blokowało się. W tym momencie jest już ultra płynnie. Słychać, jak smar ładnie chodzi. Coś pięknego. I ktoś się zastanawia, dlaczego tak. Przecież nawet jeśli tam po środku mniej więcej było to, co to komu przeszkadza? No tak, na początku tak jeździłem, ale potem zostawiłem ją w takiej pozycji, a może w takiej skręconej na 3 tygodnie. I jak wróciłem po 3 tygodniach i wsiadłem na nią, to zacząłem jechać. No i moi drodzy, okazuje się, że
w tym miejscu zaczęła się blokować, czyli tak 5 stopni w lewo. No i co się okazuje, jadę w pewnym momencie i zaczynam skręcać w lewo, słuchajcie, i zawsze jest tak, że dociskam tylko gazu, a ona mi się sama prostuje, prawda? Tak jak w samochodzie, jak dacie gazu, to się kierownica sama odkręci, a tutaj się tak nie stało. I zacząłem jechać po prostu w lewo. No, oczywiście puściłem gaz, szybko to skontrowałem, no ale gdyby coś było, nie wiecie, szło naprzeciwko mnie, to mógłbym w to coś wjechać, w jakiegoś na przykład człowieka. A tymczasem, teraz zobaczcie, już nic się takiego nie dzieje. Więc zalecam taką wymianę. Jeżeli mieszkacie w Kielcach bądź blisko Kielc, no to presto, zrobi wam to Presto Sport, patrzcie sklep i on wam to ogarnie. Natomiast jeśli mieszkacie dalej, no to szukajcie autoryzowanego serwisu jakiegoś, a tudzież nieautoryzowanego, który to mniej więcej też będzie w stanie ogarnąć porządnie, bez oczywiście uszkodzenia hulajnogi, bez porysowania i tak dalej, bo widzieliście, że robota jest konkretna. A na koniec dnia powiem wam, że no zima nadeszła i już takie jeżdżenie, powiem wam, średnio jest. Pozdrawiam.